Na wąskie tory wyjechał po blisko półwiecznej przerwie. Do taboru górnośląskich kolei wąskotorowych dołączył rejs 1950 roku. Przemysłowy parowóz wyprodukowany w pierwszej w Polsce fabryce lokomotyw w Chrzanowie, obecnie znane jako Fablok, służył głównie do przetaczania wagonów na zakładach przemysłowych. Nasz egzemplarz służył w zakładach cynkowych w Katowicach. Tam przepracował 2 dekady. Do bytomskiego stowarzyszenia trafił dopiero w 2019 roku. To jest element zachowania dziedzictwa, które jest na naszym terenie. Z punktu widzenia miast, metropolii, to jest ważna inwestycja i ważna kolej, mimo że nie spełnia takich funkcji pasażerskich. W sezonie wakacyjnym parowozami dojechać można m.in. do zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, rezerwatu Segiet w Suchej Górze czy nad zalew na Kłochechło. Zgodnie z planem, już wkrótce wąskotorówka może stać się atrakcją całoroczną. Koleje wąskotorowe i działające u nas z dnia to na pewno coś, co wyróżnia Bytom nie tylko w aglomeracji, ale również w Polsce. Wiele osób przyjeżdża tutaj, aby dotknąć trochę tej historii, tak jak w przypadku na przykład Ryśka, który dzisiaj dostał nowe życie, więc na pewno to uatrakcyjni działalność kolei. Od początku kadencji angażujemy się finansowo w to, co tutaj się dzieje, naprawiając tory, trakcje, naprawiając urządzenia techniczne, które są na trasie, remontując wagony. Projekt zakupu i remontu Rysia kosztował ponad 400 tysięcy złotych. Oprócz miasta remont lokomotywy wsparły także podmioty prywatne, które przekazały darowizny na rzecz stowarzyszenia.